Ciechocinek co roku przyciąga tłumy wczasowiczów i kuracjuszy. Dzieje się to za sprawą nie tylko dobroczynnych walorów miejscowości, ale także dzięki jej wyjątkowo malowniczemu i urokliwemu charakterowi. To jedno z najpopularniejszych i największych uzdrowisk w Polsce cieszyło się szczególną popularnością jeszcze przed wojną. W latach trzydziestych Ciechocinek przeobraził się w miasto ogród. Było to spełnienie wizji Zygmunta Helwiga, twórcy ciechocińskich dywanów kwiatowych, zegara kwiatowego oraz licznych parków i skwerów. Po wybuchu II wojny światowej Ciechocinek przemianowano na Hermannsbad. Pełnił on rolę jednego wielkiego szpitala wojskowego dla Niemców. W trakcie okupacji miasto wciąż pełniło funkcję uzdrowiska, ale przeznaczone było wyłącznie dla obywateli niemieckich. Ciechocinek do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością. Kto z Was był w Ciechocinku? Przyznać się.